sobie pani naszej mojej. I siema, siema, sensu nie ma, Grinding App 78, bro! Koniec tego leniuchowania, czas się zabierać za 100% dietę, więc idziemy na zakupy do Lidla, a wy nie idziecie z nami. Wróciliśmy z zakupów, więc to co najważniejsze, udało się ogarnąć piersi z kurczaka w promocji, więc kupiłem tylko 6 kg i akurat w moim przypadku naprawdę to jest tylko, bo kiedyś kupowałem po 20 kg, gdy tylko jedynym moim źródłem kurczaka, znaczy białka, to były kurczak i jajka. Teraz jest trochę to inaczej. Konserwa wieprzowa z golonką, ale to jest dla mojej mamy, więc nieważne. Teraz kupuję zawsze sobie taki miks, czyli jest cebula, są pomidory, jest cukinia, jest papryka. To wszystko ciacham, wrzucam do pojemnika, do lodówki, mam na jakieś 2-3 dni jako warzywa do kurczaka i tego akurat nie wliczam do swojego makro. Warzywa na patelnię, które powinienem wliczać do swojego makro, ale nie wliczam. Ja tam codziennie zazwyczaj i tak używam podobnych ilości, więc jak mam teraz tak z 3600 kalorii, 3700, to gdzieś tam ten taki margines wychodzący, powiedzmy 100 kalorii, których nie wliczam z czegoś tam, zawsze ze mną jest, więc organizm do tego i tak jest przyzwyczajony i mam to w dupie. Mleko do kawy, oczywiście, żeby się piło przepięknie. I tego też nie wliczam, a piję tego ze 150 ml dziennie na pewno. Wafle kukurydziane do Snickersa. Jogurt naturalny, proteinowy od Pilosa do Snickersa. Szpinak, bo Christian Guzman mówi, że baby spinach is good for you, baby. No i ryż. A teraz idziemy oglądać serial. Jesteśmy w pokoju. Ja mam tiktaka w buzi. Ja jeszcze nie. Mam kawę. Snickersa. Ogólnie nie wiem, co się dzieje ostatnio w Polsce, ale jest chyba z 30 stopni z tego, co patrzyliśmy w aucie, więc musiałem załatwić coś, co nam pomoże tutaj wytrwać. Masakra. Dobra, Snickers. How to get away with murder. Ola idzie na basen, ja będę pracował. Widzimy się później. Byłem w Żabce. W promce kupiłem sobie kolkę, kupiłem sobie jogurt naturalny. Trzeba go zanieść teraz grzecznie do kuchni, żeby Snickersika za chwilę numer 2 zjeść. Bo taki jestem super uzależniony od tego Snickersa. Ale muszę wam coś w ogóle pokazać. Jestem po prostu zadziwiony tym, co się dzieje na moich nogach po tym weekendzie. Kurde, przed chwilą tutaj była szyła, także trochę wstyd, że już zniknęła. Ale myślę, że to akurat będzie widoczne cały czas. Obczajcie to. Widzicie te prążki na czwórce? Kurwa, za 2 tygodnie redukcja. A jeszcze prążki mi po tej redukcji widać, więc zajebiście. I oprócz super farmerskiej opalenizny zobaczycie jeszcze to. Czyli tutaj też są jakieś ząbki ładne na tricepsie.
Także ogólnie jestem zadowolony, bo powoli już dochodzę do takiego, do takiej równowagi w tej całej mojej diecie, jakichś tam imprezach i tak dalej. Jeszcze nie jest perfekcyjnie, jeszcze troszeczkę się boję zaimprezować, żeby nie poszło to źle gdzieś tam w BF-ie, ale dochodzimy do zajebistego porozumienia z moim organizmem, jeżeli w ogóle można tak nazwać. Więc myślę, że za kilka miesięcy, za kilkanaście miesięcy dojdzie w końcu do tego, że będę mógł połączyć swoje prawdziwe życie z trzymaniem zajebistego BF-u, byciem zadowolonym ze swojego ciała, bo jeszcze gdzieś tam taka psychika zjebanego grubasa zostaje, że się boję zalać, więc sobie odmawiam. Ale spokojnie, to jest proces. Cieszmy się tym, uczmy się tym. Kiedyś będę tak dobry jak wy, bo na razie jestem trochę zjebem pod tym względem, ale spokojnie. Jeden jest lepszy w tym, drugi w tamtym, wiecie, śmieszki, heheszki, hehehe. Przyszedł do mnie podopieczny Łukasz wziąć sobie koszuleczki od nas. Podało. I tutaj w ogóle gdzieś wam pokazuję jego transformację, bo być może widzieliście, może nie. Ale mamy kilka rzeczy do omówienia i widzimy się później. Mamy następny dzionek. Przyjechali do mnie podopieczni Olek i Olga. Przygotowujemy posiłki przedtreningowe i zaraz będziemy ruszać na trening. Słuchajcie, chciałem poszpanować dronem i im pokazać, ale tak wiało, że wzniosłem się i wylądowałem. Olek ma refit, więc robi sobie cornflakesy z kefirem, białkiem i jabłkiem. Olga nie robi sobie nic, nie wiem dlaczego. A ja mam kaszę jaglaną, mięso i spinacz. W ogóle ciekawe, czy mi wyszedł. Wyszło mi to mało apetycznie. Trochę dziwny kształt przybrał. Jesteś na redukcji, pamiętaj, że tobie wszystko smakuje. Dobra. Strasznie, strasznie dzisiaj wieje i kurde, chciałem polatać na dronie, no ale nie mogę. No to co, jako że mało widzieliście dzisiaj Snickersa w tym vlogu, to idziemy po składniki na Snickersa, okej? Okej. Wyobraźcie sobie, że tutaj był ten Snickers, jako zjadłem, obejrzałem serial i takie tam. W każdym razie dotarliśmy do vlogasa i warto byłoby podsumować ostatnie dni, bo jak wiecie, byłem na weselu, które odbyło się 31 maja i trwało aż 4 dni, ale to nie było do końca tak, jak myślicie. Wesele było mojego przyjaciela. Więc tak jak mówiłem, odpaliłem się zajebiście i było naprawdę, naprawdę, naprawdę zajebiście. Ja byłem w życiu na chyba 10 weselach, naprawdę, z ręką na sercu i na takich wiejskich, zajebistych, naprawdę ze smakiem, ale to było chyba najlepsze z nich, bo tak naprawdę bawiłem się ze swoimi, wśród swoich i czułem na maksa, że tego potrzebowałem i to nie pod względem jedzenia, co mogłoby wam się wydawać, wy... kurde, niedobrzy ludzie, ale na parkiecie zrobiłem aż 35 tysięcy kroków według mojego Garmina, który cały czas był ze mną, więc pod tym względem chyba mocno musiałem się wybawić, bo tak dużo tańczyłem i tak cały czas byłem właściwie poza stołem, że ominęła mnie kolacja i w pewnym momencie panny młodej pytałem: ej, będzie jakaś kolacja czy coś? A ona: no była, o 22. Ja patrzę na zegarek, a jest w 11:30, nie? Także jakieś półtorej godziny wyjęte było w ogóle z życia, bo tak zajebiście mi się bawiło na parkiecie, więc sobie wyobraźcie, jak fajnie
było i jak dużej odpinki w tym temacie potrzebowałem, a lubię tańczyć, chociaż może nie wyglądam lub wam się nie wydawało, ale naprawdę lubię tańczyć i odpalam się na takich imprezach, bo to jest naprawdę mój klimat. Ale nieważne. Bardzo dużo zjadłem chleba ze smalcem, bo po prostu go lubię. Przywaliłem niecałe 4 kg, bo waga po weselu pokazywała 102. Ja ważyłem coś blisko 99 przed weselem. 98,5 może. W każdym razie to już zleciało, bo dzisiaj już waga pokazała 99,0. Jutro pewnie troszeczkę spadnie. I fajnie. Jaram się tym na maksa. Ale teraz czas wziąć się do roboty. Za 2 tygodnie zaczynam z Tomiksem nowy projekt Sensus Shredding na naszym kanale, więc prawdopodobnie Gringing zniknie na jakiś czas, bo będzie Sensus Shredding, który będzie w podobnej częstotliwości na kanale, ale będziecie widzieć i mnie, i Tomka. Jakoś to będziemy chcieli fajnie połączyć. W każdym razie redukcja tuż, tuż. Imprez na horyzoncie jest dużo, ale ja mam je już w dupie, wybawiłem się i od teraz michę trzymam już na 100%, a będzie ona czyszczona coraz bardziej z biegiem oczywiście redukcji. Fajne rzeczy się będą na pewno pojawiać, bo z Tomiksem po prostu nie możemy się tego wszystkiego doczekać, więc będzie po prostu na maksa pro. I to tyle, jeżeli chodzi o tego vlogasa. Nie będę go już chyba sztucznie jakoś przedłużał, bo i tak gadam już ponad 4 minuty. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że po tej małej przerwie fajnie się gdzieś tam mnie oglądało. Standardowo łapkujemy, subskrybujemy, klikamy w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym materiałem mordy. Ja już spadam z tą moją brzydką mordą i widzimy się w następnym grindingu. Pozdrowo!